Bardzo dziękuję za oddanie głosu. Na wstępie chciałbym pogratulować właściwie organizatorom zorganizowania takiej imprezy, która, no, można, którą można uznać za Hyde Park, gdzie można wypowiadać się na temat ochrony własności intelektualnej. Ja będę chciał dzisiaj Państwu powiedzieć o trollingu patentowym. W mojej wypowiedzi będę się odnosił przede wszystkim do rzeczywistości amerykańskiej, bo to zjawisko pojawia się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To jest schemat, według którego będę chciał poprowadzić to moje wystąpienie. Zdefiniuję prawo własności intelektualnej, podam definicję trolla, trollowania czy trollingu i potem pokażę Państwu przykłady właśnie troli patentowych, potem troli prawnoautorskich, troli znakowych. Jaki jest wynik funkcjonowania trollingu patentowego w Stanach Zjednoczonych? Ano taki, że w ostatnich 2 latach przedstawionych zostało kilkanaście propozycji legislacyjnych w Kongresie, które mają na celu zwalczenie tego zjawiska. Króciutko odniosę się na koniec do sytuacji w Europie i podam Państwu, postaram się Państwu odpowiedzieć na to pytanie, czy mamy do czynienia z trollingiem w Europie i w Polsce. Ponieważ jesteśmy w kinie, to chciałbym odnieść się na wstępie króciutko do filmu Szwindel, Anatomia kryzysu. On doskonale pokazuje, proszę Państwa, że żyjemy w warunkach gospodarki niematerialnej, gdzie nie wytwarza się towarów i nie świadczy się usług, a mimo to można osiągać pokaźne zyski. Ja, proszę Państwa, czekam teraz na film analogiczny, film dokumentalny, który będzie pokazywał właśnie zjawiska negatywne występujące w ramach ochrony własności intelektualnej. A proszę Państwa, ochrona własności intelektualnej daje doskonałe pole do tego, żeby w ten sposób eksploatować te prawa, prawda? Tu Państwo widzicie przykłady. Na górze od lewej to jest wzór użytkowy, potem wynalazek, topografia układu scalonego, utwór, chodzi o tatuaż na twarzy Mike'a Tysona, oznaczenie geograficzne, znak towarowy, czy w końcu wzór przemysłowy. Proszę Państwa, Amerykanie mówią o tym, że te prawa własności intelektualnej są monetyzowane. Zaczęto tego słowa używać w ostatniej dekadzie. Ono pojawia się również już w literaturze polskiej. Mówimy o monetyzacji. W języku angielskim jest to słowo monetization, ale też ono się pojawia w języku niemieckim, monetizierung na przykład. Co to jest ta monetyzacja? Monetyzacja praw własności intelektualnej. Ano jest to działanie, które ma na celu uzyskanie środków pieniężnych, między innymi poprzez zbycie prawa albo udzielenie licencji. I na tym, proszę Państwa, bazują trole, czy to patentowe, czy prawnoznakowe, czy trole prawnoautorskie. Pamiętajmy, jaka jest konstrukcja prawa własności intelektualnej. Ano taka, proszę Państwa, że ona daje możliwość uzyskania prawa wyłącznego, monopolu prawnego, który to monopol, proszę Państwa, prawny pozwala z kolei na zakazywanie określonego działania przez inne podmioty działające na rynku. Drugi element konstrukcji systemu prawa własności intelektualnej jest taki, że istnieje możliwość obrotu tymi prawami, więc można je zbywać, prawda? Można udzielać licencji. I to, proszę Państwa, tworzy podwaliny do tego, żeby trole patentowe mogły funkcjonować. Ale jeszcze konieczne są inne elementy, ja za chwilę o nich powiem. Aha, jeśli chodzi o prawo własności intelektualnej, to ta definicja, pierwsza definicja legalna pojawia się w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 1967 roku. Dwa filary podstawowe to jest prawo własności przemysłowe i prawa autorskie, ale w związku z tym, że pojawiają się coraz to nowe przejawy wytworu intelektu, chociażby programy komputerowe, no to konieczne jest dostosowywanie, tworzenie przepisów prawa, które by pozwalały na ochronę tych wytworów. Taki problem miała ludzkość, można powiedzieć, w latach 60., 70. ubiegłego wieku, kiedy właśnie zaczęto
opracowywać programy komputerowe i nie wiedziano, w jaki sposób je chronić, czy za pomocą prawa autorskiego, czy za pomocą prawa własności przemysłowej. Amerykanie wskazali ścieżkę taką, żeby chronić je na gruncie prawa autorskiego. Proszę Państwa, wrócę, cały czas odnoszę się do rzeczywistości amerykańskiej. Sam początek, proszę Państwa, ustawa patentowa, pierwsza ustawa patentowa została przyjęta w 1790 roku. Już wtedy, proszę Państwa, był problem, czy chronić, czy nie chronić w ten sposób wynalazki. Jednym z oponentów był Thomas Jefferson, który podnosił, że ustanowienie jakiegokolwiek monopolu prawnego jest szkodliwe dla gospodarki. Proszę Państwa, idea w oświeceniu zaczęto tworzyć koncepcje uzasadniające ustanawianie przepisów czy systemów ochrony własności intelektualnej. Chodziło o wyważenie interesów z jednej strony wynalazców, z drugiej strony interesów społeczeństwa. Czym jest troll patentowy? To są definicje ogólne, definicja ze słownika języka polskiego, PWN, istota zamieszkująca górskie pieczary, zwykle nieprzychylna ludziom. Trollowanie, proszę Państwa, już słownik języka polskiego tego słowa nie zawiera, ale internetowy słownik i słownik.pl podaje, że trollowanie wywodzi się od angielskiego określenia trolling, stosowanego w rybołówstwie. Chodzi o pewien rodzaj ludzi, tak zwanych troli, którzy lubią krążyć po grupach dyskusyjnych czy forach, trolując, czyli nawołując, wywołując kłótnie i bezsensowne dyskusje. Postują tylko po to, by wkurzyć innych. Jaki jest wydźwięk słowa troll czy trollowanie? Pejoratywny, zdecydowanie pejoratywny. Skąd się to słowo wzięło? No, proszę Państwa, rozpropagował pojęcie patent, troll patentowy, przepraszam, rozpropagował Peter Detkin, który był jednym z szefów firmy Intel w latach 90. I on zaobserwował takie zjawisko, które polegało na tym, że małe firmy występowały przeciwko potentatom, takim potentatom jak Intel, żądając między innymi wypłacenia odszkodowania albo zawarcia umowy licencyjnej. No i on, proszę Państwa, właśnie rozpropagował najpierw to słowo, to pojęcie, a potem, proszę Państwa, założył firmę Intellectual Ventures. Jest to, proszę Państwa, obecnie jeden z największych troli patentowych w Stanach Zjednoczonych. To jest print screen z filmu, bo skąd Peter Detkin wziął słowo troll patentowy? No, proszę Państwa, wziął je z filmu. To był bardzo głośny film w latach 90., dokładnie z 1994 roku, pod tytułem The Patents Video. I to jest właśnie scena, gdzie tutaj drugoplanową rolę gra troll patentowy, który żąda wniesienia opłaty za udzielenie patentu. Proszę Państwa, trolling patentowy rozwija się na większą skalę, szczególnie w ostatniej dekadzie, czy w ciągu ostatnich dwóch dekad. W literaturze, w orzecznictwie pojawiają się liczne definicje dotyczące tego, czym jest troll patentowy. Pani profesor Colin Chin, to jest doradca prezydenta Obamy do spraw ochrony własności intelektualnej, podaje, że są to podmioty, które używają patentów w celu uzyskania opłat licencyjnych, aniżeli rozwoju lub transferu technologii. Sędzia Sądu Najwyższego USA Anthony Kennedy podaje, że są to firmy, które używają patentów bez zamiaru produkowania lub sprzedaży towarów, ale w celu uzyskania opłat licencyjnych. Pojawiają się też inne synonimiczne określenia, non-practicing entity, patent assertion entity czy patent shark. Proszę Państwa, w chwili obecnej w Stanach Zjednoczonych prowadzona jest kampania, czy są prowadzone kampanie antytrollowe. I to są, proszę Państwa, nie tylko już koncerny z branży IT, te wielkie, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, czy nawet startupy. Używają, proszę Państwa, między innymi karykatur do tego, żeby obnażyć sposób funkcjonowania troli patentowych. Jaki jest sposób działania trola patentowego? Ano taki, proszę Państwa, że on nabywa patenty najczęściej od bankrutujących podmiotów,
To są patenty na wynalazki realizowane za pomocą komputera oraz patenty na metody biznesowe. Prowadzi badanie rynku i sprawdza, wyszukuje przypadki potencjalnych naruszeń patentów należących do jego portfolio. Zatrudnia kilku lub kilkunastu prawników i informatyków. I proszę Państwa, jakie jest właśnie działanie? On działa na zasadzie seek, sue and license. Występuje z pismem przedprocesowym, żądając zawarcia umowy licencyjnej albo żądając nabycia patentu. Ostatecznością jest złożenie pozwu w sądzie. Jak działa utworzony przez Petera Detkina Intellectual Ventures? Proszę Państwa, to jest raport z 2013 roku. Posiada portfolio składające się z około 33 tysięcy patentów. W okresie od 2000 do 2013 roku w wyniku prowadzonej akcji monetyzacyjnej firma uzyskała 5,5 miliarda dolarów przychodu, między innymi od firmy Intel. Dalej, proszę Państwa, ja mówiłem o tym z zasadach systemu ochrony własności intelektualnej, ale potrzebne było jeszcze to, brzydko się wyrażę, mięso. Tym mięsem jest, proszę Państwa, są patenty. Patenty na metody biznesowe i wynalazki realizowane za pomocą komputera. Jakiś czas temu, jeszcze w latach 70., tego rodzaju patenty nie były udzielane. Tu Państwo widzą ewolucję, chciałem pokazać to na przykładzie ważnych wyroków różnych sądów amerykańskich, ewolucję tego podejścia do patentowania tego rodzaju wynalazków. Początkowo odrzucano taką koncepcję, żeby takie wynalazki patentować. Potem niechętnie to zaakceptowano, aż w końcu, proszę Państwa, doszło do tego, do pełnej liberalizacji w tym zakresie. Wyrok z 2014 roku dotyczący firmy w sprawie Alice Corporation będzie stanowił prawdopodobnie tamę temu liberalnemu podejściu. To są, proszę Państwa, dane dotyczące liczby udzielonych patentów przez amerykański urząd patentowy. Proszę zwrócić uwagę na czarno, to są patenty na wynalazki realizowane za pomocą komputera oraz patenty na metody biznesowe. Mamy perspektywę 20 lat od 1991 do 2011 roku. A teraz, proszę Państwa, te pozwy złożone przez trole patentowe w Stanach Zjednoczonych. Ich udział procentowy w ogólnej liczbie pozwów dotyczących naruszeń patentów. Proszę zwrócić, mamy wzrost zdecydowany. To jest krótsza perspektywa, bo od 2006 do 2012 roku. To jest, proszę Państwa, przypadek pierwszego patentu, który został udzielony w 1790 roku. I tu się sprawdziły, proszę Państwa, obawy Thomasa Jeffersona. To był patent na innowacyjny sposób wytwarzania potażu. Uprawniony do tego prawa Samuel Hopkins nie produkował niczego. On, proszę Państwa, pozywał innych producentów, którzy wykorzystywali potaż między innymi przy produkcji szkła czy wyrobów ceramicznych. Istnieje coś takiego jak trole patentowe, bo w ślad za trole prawne autorskie, bo w ślad za trolami patentowymi pojawiły się trole prawne autorskie i proszę Państwa trole znakowe. Ja niestety nie mam już czasu, nie będę mógł tego Państwu omówić. Króciutko konkluzja. Proszę Państwa, trolling w prawie własności intelektualnej to jest na pewno wypaczenie idei ochrony własności intelektualnej. Proszę Państwa, żeby trole patentowe mogły funkcjonować, potrzebne jest stworzenie odpowiedniego środowiska. Ale w prawie własności intelektualnej pojawiają się inne negatywne zjawiska, między innymi takie jak evergreening. I proszę Państwa, kto jest ostatecznie ponosi koszty działania troli patentowych? A no proszę Państwa, odbiorcy, no bo przecież takie firmy jak Intel będą podnosić ceny swoich produktów, które wprowadzają na rynek. I kończąc jeszcze raz, chciałbym powiedzieć, że czekam na film dokumentalny o trollingu, negatywnych zjawiskach występujących w obszarze ochrony własności intelektualnej. Dziękuję bardzo.